Cześć. Dzisiaj Wam nagram filmik i opowiem jak zrobiłam taką, taką pierś skóry nadziewaną boczkiem. Na noc wsadziłam ją do zalewy z troszeczkę pieprzu, tam jest dwa liście laurowe, ziele angielskie tam się już utopiły. Widzicie ten, ten pieprz cały się utopił. No i co, nic więcej, nie? W tym się marynowała całą noc ta pierś, dlatego to odstawiam. Wyjęłam ją. Posmarowałam trochę papryką w środku. No i co? Wsadziłam boczek i tak starałam się to zasznurować taką igłą tapicerską, bo tylko ona miała takie wielkie oczko, żeby przeszła ta dratwa. I teraz tak. Kiedyś myślałam, że można wsadzić tylko do wędzarki. Ja wędzę tak Trochę na zimno, trochę na ciepło, zależy, zależy co, jaki efekt chcę uzyskać, ale wiecie, co kiedyś mi się nie zrobiła w środku. A jak wiadomo, mięsa takiego nie możemy jeść, więc opracowałam taki sobie systemik, że wkładam ją sobie albo do mikrofali, albo do takiego specjalnego rękawa. Może być taki sam, jak do pieczenia w piekarniku. Zawiązuje się na końcu, a po co się zawiązuje? Bo wiecie co? Jak się włoży ją do wody, to wszystko to, co my nasoliliśmy w tej zalewie, wszystko nam po prostu wypłynie do wody, no i co? No i wylejemy tą wodę, no to szkoda. No tutaj właśnie ona jest potem taka fajna, wilgotna w środku. I teraz tak. Ja akurat dzisiaj pójdę na łatwiznę i wrzucę ją po prostu do mikrofali, właśnie w takich miskach tu perwarek, które mają zamykanie od góry, żeby ona się tak bardziej uparowała aniżeli upiekła z tego względu, że nie chcę się tu babrać w garkach bo już tam mam na dworze wędliny to Wam nagram filmik potem jak już ją włożę do środka także zobaczycie sobie tamte wędliny, które już mam sadzone tam mam akurat schab i szynkę zrobioną którą się pekluje cały, cały tydzień właśnie w takiej zalewie jak ja zrobiłam tutaj tylko tyle, że kurczaka jedną noc peklowałam no i co? No i tamte już się wędzą, bo potrzebują dłuższego czasu wędzenia. Akurat dzisiaj wędzę w 50 stopniach, więc no trochę dłużej będą się wędziły niż ta pierś. Dlatego mogę sobie pozwolić robić ją w międzyczasie. Po prostu tam zasypałam ogień, żeby nie było ognia tracinami i sobie przyszłam tutaj ją wyjąć i zasznurować. Tak więc pokażę Wam później, jak zrobić dalej. Aha, a tak w ogóle, jak zrobicie tak pierś jak ja teraz, przygotowałam ją. Możecie ją sobie wsadzić do e, jakiejś gęsiarki albo naczynia żaroodpornego i upiec w piekarniku. No wtedy będzie pieczona. E, a ja wolę jednak ją wędzoną i taką wiecie kroić jak baleron na chleb. Także no jak komuś spasuje, to proszę bardzo, niech spróbuję to zrobić. Bo z piekarnika, jak ktoś nie ma wędzarki albo nie potrafi wędzić, też wyjdzie i też może ją kroić na chleb, ale już nie ma tego wędzonego e, aromatu. No chyba, że Użyjecie do tego, jak ja użyłam tutaj słodkiej papryki, to może użyjecie do tego wędzonej papryki, a można pokombinować. No to zapraszam do kombinowania. Może wam coś fajnego wyjdzie?